Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Dzisiaj mamy wtorek. I cóż, czas mknie. Ja jestem już po pierwszych takich gruntownych porządkach, bo to zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Ostara już niebawem. Także myślę, że jeszcze troszeczkę jakichś tam poprawek i jestem przygotowany. Dlatego nie patrząc na to, co się dzieje za oknem, niedawno piękne słońce, teraz trochę deszczu, ale myślę, że na przedwiośniu to jak najbardziej deszcz i woda jest potrzebna. Rośliny budzą się do życia, więc ta woda jest jak najbardziej potrzebna. Dobrze, kochani, przejdźmy teraz do czytania. Zobaczmy, jakie energie będą nam dzisiaj towarzyszyć, jakie będą nam pomocne. Jak zawsze karty zostały potasowane z należytą atencją i intencją dla dobra wszystkich i bez szkody dla nikogo. Zobaczmy, jakie dzisiaj energie mogą nam towarzyszyć. A może dzisiaj tu? Bardzo ładnie. Rycerz Denarów. Cóż mówi nam karta Rycerza Denarów? Mówi nam o człowieku, który jest zdolny do wszystkiego, który jest w stanie bronić swoich ideałów, celów, bronić piękna, bronić dobra, który jest bardzo silny, bardzo odporny, bardzo kreatywny. To siła działania, to pewność i stabilność, to osoba odpowiedzialna, to osoba o dużej wrażliwości, ale też i determinacji do działania. To osoba, która docenia to, co jest w oku i z całych sił dba o to. Także myślę, że energia Rycerza Denarów niech zagości w nas. Bądźmy osobami kreatywnymi, silnymi, zdeterminowanymi do działania, a myślę, że wszechświat nam się odwdzięczy. Tyle energia kart Tarota. Zobaczmy teraz energię minerałów. No może gdzieś tutaj. Szelin z pirytem. Wiedza. Piryt jest w ogóle bardzo korzystnym dla nas minerałem. Jest to minerał odpowiedzialności, minerał wiedzy. Jest to minerał, który łączy w sobie dwie energie, męską i żeńską. I jakby stabilizuje, wyrównuje te dwie energie. Dlatego myślę, że pięknie będzie tonizował wszelkie emocje nad wyraz rozbudzone, ale też i będzie uwrażliwiał nas na piękno, które nas otacza. Jest to minerał bardzo przydatny osobom, które mają jakąś wiedzę do zdobycia, jakąś umiejętność, coś, co musimy jakby posiąść, tak? Jakąś umiejętność, wiedzę, doświadczenie. Więc jak najbardziej jest to minerał przydatny studentom, osobom, które idą na przykład na jakieś szkolenia, czy to zawodowe, czy osobiste, personalne. Także myślę, że energia będzie jak najbardziej przydatna, właśnie energia pirytu. Piryt również bardzo dobrze wpływa na oczyszczanie organizmu, zarówno energetycznie, jak i ze wszystkich toksyn, złogów. Bardzo dobrze współdziała z nerkami, z wątrobą, który właśnie oczyszcza, regeneruje, napędza do takiego oczyszczenia i działania. Bardzo dobrze też wpływa na wszelkie uśmierzanie, łagodzenie dolegliwości związanych z cukrzycą, czyli ciężkie nogi, jakieś zastoiny w żyłach. Także ma bardzo dobry wpływ też na usuwanie tak zwanego złego cholesterolu z krwi. Także jak najbardziej ta energia pirytu będzie nam pomocna, będzie nam sprzyjająca. bardzo dobrze działa z czakrą splotu słonecznego, w ogóle reguluje, doenergetyzowuje i otwiera wszystkie czakry, aby móc oczyścić się i energetyzować dobrą energią, jakby otwierając tak czakry. Ale tak jak powiedziałem, dedykowany jest głównie czakrze splotu słonecznego. Jest minerałem, który dedykowany jest głównie osobom spod znaku lwa i barana. Dosyć nietypowo go oczyszczamy, ponieważ piryt oczyszczamy przez zamrożenie, a energetyzujemy w promieniach porannego słońca. Myślę, że dosyć wyjątkowy, dosyć przydatny minerał o bardzo wysokiej wibracji i takiej kreatywnej energii. Tyle minerały. Jak zawsze zaproponuję Wam energię kart opiekuńczych. Zobaczymy, z jaką energią dzisiaj będziemy pracować, jaka energia będzie nam przydatna i opiekuńcza. Spokój, bardzo istotna, wiara i priorytety, bardzo kreatywne karty. Spokój, na przednówku, tuż przed Ostarą, dobrze by było, abyśmy zachowali spokój. Spokój jest oczyszczający, spokój jest energetyzujący, daje nam chwilę wytchnienia, chwilę zastanowienia się nad tym, co już zrobiliśmy, nad tym, co jeszcze musimy zrobić. Daje nam taki dystans od wszystkiego i od siebie samych również. Jesteśmy w stanie w tym momencie jakby kontemplować i w spokoju szukać tej energii do przyszłego działania. Zapanuj nad chaosem. Przejmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak, bo nadmiar wiedzy na raz naprawdę nie jest zbyt korzystny. Miejmy ten spokój w sobie, aby móc etapami, w swoim tempie, w swoim spokoju ogarniać naszą przestrzeń. Bardzo mądra karta. Wiara. Jedna z piękniejszych przesłanek. Każdy z nas ma swoją ścieżkę, każdy z nas ma swoje cele i wiara każdego z nas jest troszeczkę inna, ale myślę, że prowadzi do jednego, do pewnego celebrowania istot energii wyższych, w tym również i siebie, bo nie zapominajmy, że my jesteśmy też iskierką wszechświata, najdoskonalszą formą z możliwych i wierzmy też w siebie, w swoje możliwości, w swoje dłonie, które mogą potrafić wszystko i mogą tworzyć przysłowiowe cuda. Pamiętajmy o tym. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. To prawda. Czasami zawierzyć to jest najlepsze, co możemy zrobić. A wszechświat wie, co dla nas jest najlepsze. Tak myślę. Priorytety. Bardzo istotna sugestia, bardzo istotna karta. Dobrze jest, jeżeli działamy w zgodzie z sobą, ale wytyczamy sobie pewne priorytety, które nas harmonizują, ułatwiają nam nasze działanie, naszą pracę, dają nam pewien dystans, bo wiemy, jeżeli mamy spisane priorytety, co musimy zrobić najpierw, a co później, gdzie możemy troszeczkę odetchnąć, aby w innym miejscu bardziej się skupić. Dlatego priorytety są naprawdę istotne. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Dokładnie tak. Nie musimy się zgadzać na wszystko. Nie musimy działać tak, jak wszyscy by działali. Bądźmy kreatywni, bądźmy indywidualistami, ale miejmy priorytety, bo to one nam wytyczają nasz kierunek działania i one nam dają i spokój, i wiarę, i prędkość tego działania i najczęściej owocują dobrym dla nas efektem. Bardzo fajne, bardzo mocne energie. Na koniec, jak zawsze, zaproponuję Wam jeszcze energię run. Zobaczymy, jakie będą opiekuńcze, jakie będą nam pomocne. Bardzo mocno. Runa Księżyc. Lunarna siła. Cóż mówi nam Runa Księżyc? Oczywiście jest we władaniu, w opiece Księżyca, więc intuicja, więc głębia nas samych, nasza świadomość, nasza podświadomość wzmaga właśnie pewne odczucia, wzmaga naszą intuicję, naszą kreatywność, artystów w nas samych, umacnia nasze postrzeganie piękna, ostrzega przed pewną iluzją, przed pewnym zakłamaniem, przed pewnym działaniem, które nie do końca jest dobre dla nas. Ostrzega nas przed tym, zarówno też ostrzega przed osobami, energiami, które mogłyby nam w jakimś stopniu być niekorzystne. Bardzo pomocna jest jakby podnoszeniu wibracji, w tworzeniu, we wszystkich czynnieniach, które mają nas ubogacić, które mają nas uwznoślić, uwrażliwić. Pomocna jest w zdobywaniu wiedzy i w takiej lunarnej ochronie. Także myślę, że runa jak najbardziej tuż przed Ostarą, jak najbardziej nam przydatna i pomocna. Dobrze, kochani, to tyle na dziś. Cóż, życzę Wam dobrego, udanego, pięknego dnia. Działajcie odważnie, patrzcie na piękno, które nas otacza, doceniajcie, walczmy o to piękno, aby ten świat, który nas otacza, był jak najlepszy dla nas. Wspomagajmy się energiami, które mogą nas oczyścić, które mogą nas popchnąć w wyższe wibracje, dając nam wiedzę, umiejętności. Zachowajmy w tym wszystkim spokój, ponieważ on tak naprawdę jest jedną z najsilniejszych energii, która może nas kreatywnie wzmocnić i dzięki niemu jesteśmy w stanie działać prawie wszystko. Wierzmy w to, co dla nas najlepsze i twórzmy własne priorytety, które dadzą nam z jednej strony wytchnienie i spokój działania i tą wiarę w to nasze działanie, bo mając priorytety jesteśmy prawie wygranymi, bo wiemy co, kiedy mamy zrobić. Bądźmy dla siebie dobrzy, uprzejmi, twórzmy swoją przestrzeń, patrzmy i dobrze osądzajmy, co jest dla nas najlepsze i wierzmy w to, że wszystko się uda. Tego Wam życzę. Dosyć ekspansywny czas przed nami, bo niedługo pełnia, niedługo Ostara, mocne, silne energie. Aura za oknem też jest dosyć zmienna. Wiem, że energie bardzo mocno się tutaj, przepraszam za sformułowanie, przewalają, ale jesteśmy, no mamy dosyć mocną zmianę energii, więc jak myślę, że ta dzisiejsza energia z jednej strony spokoju, działania, wiary jest nam jak najbardziej pomocna i będzie nas chronić i pobudzać do działania. Tego Wam życzę z całego serca. Pięknie dziękuję za ten dzisiejszy poranek. I do usłyszenia jutro.